witam serdecznie wszystkich czołgistów w odcinku z serii Szybcy i Wściekli. W zasadzie, jak zwykle, te szybkie i wściekłe bitwy są na tyle dobre, że mogłyby również być w serii Pokaż co potrafisz, ale akurat ta bitwa jest... Zaraz zobaczycie dlaczego w szybkich i wściekłych. Conqueror, brytyjski, ósmotierowy czołg ciężki, mapa Paryż, a gracz, który właśnie tym Conquerorem pocina po ulicach Paryża, to Knik 5. Cześć. Cześć, Faja, witam wszystkich. Przypomnij, bo ty już występowałeś u mnie, jak to się wymawia, ten twój nick? Knightis 5, albo Knightis. Właśnie. No i cóż, mapa Paryż, czołg ciężki, a więc jedyna możliwa opcja na tak zwaną mordownię, ale tutaj pod mostek. No i cóż, taki był twój plan. Dokładnie, nie było to się bawić żadne kampienie, tylko po prostu na Mordor i wykorzystywać działo. Mhm. Kolega sam mówił, że ta bitwa to nic takiego specjalnego. Oczywiście jest wynik bardzo specjalny, ale większość właśnie tych obrażeń, które kolega wykona, będą właśnie z tej pozycji. No ale cóż, nie będziesz przecież żałował tych głupoli, w cudzysłowie, którzy tobie wyjeżdżali pod działo, nie? Oczywiście, no ta bitwa to głównie jest, żeby pokazać, jak się nie gra w tego WOTA, no. Bo to, co przeciwnicy pokażą, to po prostu, no, patologia. Czyli tak, jak widzicie, ósmotierowe czołgi ciężkie, które właśnie chowają się za budynkiem, co chwilę wyjeżdżają pod twoje działo. Głupota, bo po pierwsze, ty masz lepszą pozycję. Oczywiście pancerz wieży tutaj, może nie jest to jakaś najtwardsza wieża, ale 254, chyba ta wieża spokojnie odbija, nie? No jak ktoś nie przyceluje w taki malutką wypustkę na wieży, to dużo dinga ta wieża, naprawdę. Mhm. No i ty tutaj, można powiedzieć, zakryty masz kadłub, więc można powiedzieć, co przeładowanie pada wystrzał celny w wyjeżdżające pojazdy. Przypomnij może coś widzom. O, teraz byłoby jeszcze więcej, gdyby nie to, że ktoś ci zdjął czołg. Przypomnij widzom, co fajnego jest właśnie w tym Conquerorze, bo jak widać, to chyba działo, to jest chyba jedna z lepszych rzeczy, jaką on posiada, tak? Dokładnie, chociaż naprawdę to na tym Conquerorze ma mało bitewek, bo tam około 80, ale można zauważyć naprawdę, że to działo jest genialne, celne, snajperskie, praktycznie nie trzeba nim skupiać. Co do pancerza, to jednak nie jest to czołg na pierwszą linię, dużo nie odbije. Tak naprawdę ten czołg to jest głównie działo, największa zaleta tego czołgu. Mhm. No i oczywiście, jak w tej sytuacji można grać na wieżę. Ty mówiłeś, że tam jest ten weak spot. Czekaj, teraz nie mogę zobaczyć. Poczekam, aż wystrzelisz. Chodzi o ten taki jakby właz dowódcy, taki dziwne coś. Dokładnie. Tak? Takie malutkie wystające. Pewnie, że to jest... Tam obecnie to tylko tam by mnie przybili. Mhm. Tak to raczej wieża pewna jest, jak na razie. No i już teraz postanowiłeś, już jak widać w biegu, nie? Tego lewa zdjąłeś, można powiedzieć, w ruchu, czyli naprawdę bardzo dobrą stabilizację działa ma Conqueror. Dokładnie, a powiem ci, Fajer, że nawet nie mogę się doczekać tej dziesiątki, bo to jeszcze lepsze działko będzie. Mhm. No tamto przeładowanie już jest tak niesamowite, że już można trzymać na gąskach pojazdy na dziesiątce. No i cóż, trzeci zniszczony pojazd. Niestety nie mam modów, ale już tych obrażeń zapewne jest bardzo dużo. No trochę jest, ale będzie jeszcze więcej. Tak jest. No i kolejny pojazd. Jeżeli chodzi o charakterystyki, ty mówisz, że można powiedzieć tylko super działo, ale tak tylko przypomnę, że czołg ten ma 1950 HP, silnik 950-konny, pancerz kadłuba 130, boczki miękkie tylko 50,8, wieża 254,
z weak spotem. No i depresja działa 7 stopni. Tutaj panterka w ogóle cię olała. Na wszyscy przeciwnicy w tej bitwie praktycznie. Szybkość skupiania 1,9, celność 0,33 bazowo. Oczywiście z załogą, z wentylacją czy z czymkolwiek tam sobie nie dołożymy, jest to jeszcze lepsze. Bitwa, 5 minut minęło, bitwa już w zasadzie zakończona. Przydałoby się jeszcze jeden czołg zniszczyć. No szkoda, że tam w pewnym momencie to co mówiłem, że ci zdjęli, pół sekundy ci brakło i miałbyś specjalistę. Napisałeś 9000 obrażeń. No i właśnie ponad tych 9000 obrażeń zrobiłeś. I jest to twój rekord, tak? Na obrażeń? Czy na nie tym tak. czołgu, czy w ogóle? W ogóle właśnie jest to mój rekord. Dokładnie 100 pokonałem Patchata. Bo na bacie miałem tam niecałe 9000. No i tylko High Caliber, jeżeli chodzi o medale. I 9094. W zasadzie 5 minut bitwy, jak widzieliście, non-stop, od przeładunku do przeładunku przez te 5 minut strzelałeś. Oddałeś 27 strzałów, z czego 25 z penetracją. 1611 expa. I to wszystko, jak widzicie, w 5 minutek. Warto jeszcze tylko nadmienić, że ponad 9000 na tym czołgu obrażeń można zauważyć bardzo rzadko. Ostatni taki wynik był w patchu 9.19, a w ostatnich dwóch patchach jest to najlepszy wynik, jeżeli chodzi o obrażenia, wykonany bardzo szybko. Tak jak mówiłeś, nie jest to bitwa może niesamowita, jeżeli chodzi o pokazanie umiejętności, ale przynajmniej pokazałeś, jak nie powinno się grać, jeżeli z drugiej strony jest Conqueror ze swoim działem. Między innymi, tak. Dlatego ludzie mogą się dowiedzieć, dlaczego bitwy w Wacie trwają po 4-5 minut. Nie tylko ze względu na brak balansu map, ale też no, z braku, nie wiem, czytania mapy. No w ogóle patrzenia się na sytuację w grze, to jak się ktoś nie patrzy na to, to tak wychodzi. Okej, to wszystko. Ja bardzo dziękuję za pokazanie bitewki. No i tradycyjnie może chciałbyś kogoś pozdrowić? Oczywiście, chciałbym pozdrowić mojego plutonowego, Soulflane'a. Niech szybko wraca z wakacji, bo stęskniłem się za nim. Jeżeli Soulflane masz gdzieś tam dostęp do internetu, to wiedz o tym, że Knights tęskni za grą z tobą. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.